Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeuu i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka ze Slime Ranchera, słuchajcie. I patrzcie, co my tu mamy. Trochę się tego wykluło, słuchajcie, od ostatniego odcinka, troszeczkę porobiłem, już nawet sam nie pamiętam co dokładnie. Są załatwione tutaj te śmierdzi dupce. Te gówniaki świecące z tabimi są porobione, które dają sporo, moi drodzy, dochodów, tak by the way. Zauważyłem też, że im więcej sprzedajemy danych tych plortów, tym spada ich cena szybciej. Jeśli nie sprzedajemy przez jakiś czas jednych plortów, to ich cena rośnie. Więc bardzo w porządku sytuacja. Jak widzicie, bardzo często ostatnio sprzedawałem ten magma i Honey Plorty, więc ich cena drastycznie spadła w dół. Było to 40 parę, teraz jest już 31 i 28. Znaczy tutaj teraz widzę, ten magma troszeczkę w górę poszedł, bo 25 ostatnio go sprzedawałem. No i widzicie, tu są na maksa ulepszone te klateczki. Boże, myślałem, że gdzieś mi się tu magma zrobiła. Miejmy nadzieję, że się nigdy już nie zrobi. O, tu nie macie żarcia, więc coś będzie wam trzeba wykombinować. Także tak. O, tutaj troszeczkę mi się zaniedbało. Zaraz to naprawimy. Zobaczmy, jak ta farma. Mamy Hardbeaty. W ogóle będziemy musieli sobie dzisiaj ulepszyć tą farmę, więc na pewno to zrobimy, słuchajcie. Zrobimy to na 100%. Jak widzicie, też wykupiłem sobie sporo upgrade'ów, między innymi właśnie Jetpack, Dashboard Jetpacka, już wcześniej zrobiliśmy Dash Bootsy, Power Core i Tank Booster. Także sporo upgrade'ów mamy i odblokowaliśmy dwie nowe rzeczy. Mianowicie otworzyliśmy dodatkowy biom, który jest z tamtej strony i w ogóle hehe, zrąbałem coś. Ale wam zaraz powiem co. Najpierw zobaczmy sobie następny biom, który blokowałem. Tu był biom, taka wykupiona nowa, do wykupienia nowa farma, która kosztowała mnie 1700 chyba, więc dosyć sporowo. Powniszczyły mi się wszystkie rzeczy. O nie, ale liptong. Dobra, troszeczkę lipa. Dzisiaj nie będziemy mieli za bardzo w takim razie dochodów. No ale cóż, mówi się trudno, tak? Zaniedbałem, to teraz muszę odpokutować, no ale dobra, widzę, że już są zasiane rzeczy, zbierzmy sobie te marcheweczki, powrzucamy im to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kuraki też, dla kuraki nie ma miejsca. Tutaj jeszcze nic nie wykupiłem. No ale ogólnie tak, wykupiłem tutaj nową planszę i tu, przez to, że wykupiłem sobie tą nową planszę, odblokował mi się od razu nowy biom, słuchajcie, a ja o tym nie wiedziałem. I otworzyłem sobie tam, gdzieś w środku, jeden kluczyk, który po prostu mi przejście tylko takie między tym pierwszym biomem, a tym tutaj otworzonym przez wykupienie tej nowej farmy się otworzył. W tym miejscu jeszcze nie byłem, więc dzisiaj sobie też tam pójdziemy, zobaczyć, czy to jest. Zresztą zajrzymy tylko, czy to nie jest takie hops i tu się kończy. To jest teleport do pierwszego miasta. Aha, takie buty, no dobra. Mogę tu się teleportować? Halo, przepraszam. No chodzi na to, że nie, to jest wygodnie teleport do czegoś innego, jeszcze nie możemy tego wykorzystać, więc okej, spoko, olewamy to. Zbierzmy sobie nasze pogo fruity. Zobaczmy, co tam u naszych gówniaków. Zobaczymy, ile plortów pozbierały te magmy i będziemy rozwijać jakoś dalej sobie naszą faremkę i tak dalej. Tu mam 6 tabisów, 12 honey, 18 magma. Boom, przepraszam, będę mówił na to magma. Będziecie nam krzyczeć, ale mam to gdzieś, sorry. 18, no to dosyć sporo honey mamy, ale honey jest teraz chyba w dosyć gównianej cenie. Nie, no jest 31, więc w sumie nie najgorzej, jeszcze możemy to sprzedać. Ale najpierw zostawmy sobie nasze Cubeberry. Weźmy sobie Cubeberry i tutaj mamy Hardbeaty. Rzucić, więc spoko. I tutaj Cubeberry sobie zasadzimy. Bardzo dużo Cubeberry sadzę, bo większość moich tutaj potworków je owoce. Tak ja nauczyłem. Tutaj wam rzucimy oczywiście Hardbeaty. Wy bardzo dużo ostatnio produkujecie, 67 mamy i 70 tabisów, że od groma tego to jest. 27 zwykłych i 27 rokowych. Wy co tam na mnie macie? 30 i 31. Bardzo, bardzo przyjemna liczba, słuchajcie. Powiększyłem też sobie tanka, więc mogę zebrać już 30 plortów w jednym. Więc sporowo. Dało mi się 30 akurat wyciągnąć. Akurat fosfor możemy sobie sprzedać, bo one stoją dosyć wysoko z tego co pamiętam. 31 dokładnie. Lord Authority. Dobra, odblokowaliśmy sobie jakiegoś tam nowego achievementa. Spoko. Wyjedliście fruity, tak? Fruity meat. Tak, dokładnie. Właśnie staram się mieszać tak, żeby jeden był na fruity albo na veggie. Wtedy jest łatwiej karmić, bo jak wiecie, meat bardzo, bardzo ciężko się zbiera. Czy ja mam dla was wyhodowaną karmiarkę? Chyba nie mam. I to jest właśnie coś, co zrobimy w tym momencie. Autofeeder. Purchase. Wam dam Pogo fruty. Wycinajcie sobie, a wam dorzucimy trochę cubeberriesów, które nam zostały. Bo w tym momencie bardziej mi się opłaca, jeszcze zobaczmy ile tabisy kosztują, czy opłaca się je sprzedawać w tym momencie, bo mam ich naprawdę sporo, 24, więc w sumie nie najgorzej. Możemy sprzedać z 30. Zawsze jakiś bonusik wejdzie. Może to nie będzie 1000 jak w przypadku tym wcześniejszym. Ale zawsze coś. Dobra, spoko. Wezmę sobie, sprzedam 30 tych, zrobimy miejsce po prostu na dalszy rozwój. Dobra, mam 30 i 30 roków. Jeszcze wam pokażę coś, co odblokowałem teraz. Odblokowałem, moi drodzy, tutaj jeszcze jakby nowy biom i nowe miejsce do rozwoju naszych gówniaków, więc bardzo, bardzo fajna sytuacja, słuchajcie. Mamy dwa dodatkowe ręcze, więc za siebie nie ręczę, hehehe. Jest ok. I co możemy jeszcze zrobić? Jak sprzedamy sobie to, na pewno będziemy chcieli tutaj te herbity ulepszyć, na maksa je sobie ulepszymy i zobaczymy jak to się dzieje. Tamte dwie farmy, co są tam od owoców, są już na maksa ulepszone, więc tam się nie będę musiał raczej tym zajmować. Elegancko. 1700 prawie mamy. Od groma. Zajedwabiście. Ok, też zajrzymy sobie do tej farmy i zobaczmy co wy tu macie. Sprinklera sobie chcemy kupić i Nutrient Soil. Na razie tego Scare Slime'a nie musimy kupować, bo raczej nam się nie przyda, bo i tak nie wnioskuje nic, żeby mi tu stworzyło akurat Ter Slime'y, więc nie mają czego odganiać. Olejemy sobie to, później może to jakoś się tym zajmie, może jakieś ataki później będą czy coś takiego. W ogóle jestem bardzo ciekawy, bo tam jest zrobione to laboratorium. Jestem ciekawy jak ono wygląda, moi drodzy. I postanowiłem, że dzisiaj będę chciał wysadzić jakiegoś large Gordo. Zobaczymy jak to mi wyjdzie. I tak, zbierzmy sobie trochę kurczaków. Jakich nie chcemy kurczaków sobie zabrać? Nie, Rustro, ty zostajesz, bo to jesteś mi do reprodukcji tu potrzebny. Te stare Elder Heny to sobie podrzucamy, Stony Heny też zostawiamy. No i jedną kurę sobie zostawmy, albo dwie zwykłe, żeby były... Weźmy w sumie jeszcze ciebie. Jesteś jeden. O, i jeszcze jednego zostawmy teraz. No i spoko, możemy teraz podrzucić. Czy jest jeszcze jakiś Elder Hen? Chyba już umarł jeden, albo go już nakarmiłem. Już kogoś chyba nakarmiłem tym Elder Henem. Dobra, to olejemy to. I pójdziemy sobie na razie na ten podstawowy biom, bo tam był jeden Gordo, który zjadał mięso. Był to Tabis Gordo bodajże, z tego co pamiętam. Więc pójdźmy sobie do niego. Nakarmy go, zdobędziemy jakiś kluczyk i po prostu będziemy się bawić dalej. Możemy jeszcze zajrzeć po drodze na ten biom, który ostatnio odkryliśmy. I na spokojnie. Kurczaki sobie pozbieram jeszcze po drodze, bardzo przyjemna sytuacja. Tych małych to ja nie zbieram, nawet nie ma sensu. No hejka! Chyba, że jakieś Rustro, ale nie, no Rustro to są w nocy raczej. Raczej nie mam co liczyć na to. Chciałbym... Chodź tu, kuraku. No mamy, bardzo ładnie. 21 henów mamy. Dosyć spora liczba jak na hen. Tutaj pewnie jeszcze coś zdobędę, tych henów, z tego co pamiętam, dokładnie. Ora, pak, nie, ty dziadu. Ora, pak, gdzie wy jesteście? Stony hen. Coś do mnie? O nie, ty kurde, mały gnojasie ty. Nie zjadaj. Uuu, zjadł jednego, zeżer, zdążył. O to śmierdzi dupiec. Mały pokój sobie tu zostań, ciebie nie potrzebuję akurat. Tu jesteś. Dokładnie. Czy ciebie już czymś karmiłem chyba, z tego co pamiętam. Tak, bo tam jest ten... Ty się nie trzęsiesz. Dobra, to jeszcze jedną taką... Jeszcze jedną taką porcję będziemy musieli ci załatwić. To jest sporo wcinasz, to bardzo sporo wcinasz. O, tary, dobra. No, niech się biją, bo i tak nic nie potrzebuję. Nie mam zamiaru tu się z nimi teraz klepać. Siach, dobra, jestem. Tutaj muszę wskoczyć. Tam jest odblokowane drzwi. Pokażę wam wypiertalać. Będę bronił ewentualnie. Wypadł. Nie, wy kurde bele gnojasy. Wypadł. Ja chcę tylko przejść. Tutaj były drzwi, które odblokowaliśmy. Odblokowało mi się tutaj przejście do tego biomu. Tutaj. O, tutaj są te drzwi. Przepraszam bardzo. Stone Heny sobie zbieramy jak najbardziej. Przelećmy sobie tutaj. Mek. Stony Chick, nie potrzebuję tych cików, nie chcę mi się teraz wrzucać. Po prostu pozbieram jakieś randomowe ciki. Hejka. O, wy dziady agresywne. Spokojnie, nie chcę się z wami bić. Ja jestem bardzo friendly człowiekiem, wiecie? Okej. Lel? Ale śmiesznie wyskoczyły. O, tu będą kuraki. Skakiwać. O, nie mam. Dziwna sytuacja. Czemu wychodzicie sobie po głowach? Co tu się stało? Przepraszam bardzo. Cia! I elegancko. MLG. I GG. Macie jakieś kuraki dla mnie? Oczywiście, że macie. Latające kuraki, chodź tu! Mam cię. O nie. Okej, jestem z powrotem. No wcinaj, to ja pozwolę. Ale ty wcinasz tylko mięso, to raczej nie powinno się tego łapać. Berry też sobie to zostawimy. Hop. Poki jakieś słyszę. Pok. Kurczaku, where are you? O, jest. Stony Hen. 12. 2. Dobra, póki jeszcze nic nie nabrudziłeś, to mogę cię wywalić. Niech sobie żyjątka żyją w spokoju. Już chciałeś, dziadu. Zdążyłem go zabrać na szczęście. Tabi niech się stanie. O. Dzień dobry. Dziękuję. Do widzenia. Coś tu jest? Tam jest jeszcze jeden Tabi Gordo. Ale tego to olejemy. Niepotrzebne nam jest w tym momencie. Rustro, ty się przydasz. Nie będę cię dawał na pożarcie oczywiście. Mówię, jak się przydasz, to się przydasz. Wrzucę ci do kurnika. Z tego co zrozumiałem, to te Elder Rustro, czyli te stare... koguty po prostu nie nadają się do rozmnażania, więc są useless troszeczkę. Trzeba je po prostu rozwalać na mięcho. Mieć wszystko w dupiu. Boże, ile kurczaków to jest. Bardzo dużo mamy. Mamy bardzo dużo kurczaków. Trzeba zapamiętać, że to jest ich farma taka. Się te gniazda respią. Duże grzędy tak zwane. Chodź do mnie. Naprawdę, was to można dużo szybciej zabrać tak... przelatując tutaj przez dwa biomy, niż cholera zbierając na farmie. Ja się zastanawiam, czy to jest w ogóle opłacalne. Chyba że ulepszymy sobie farmę. Zobaczymy. Przeskoczę! Uda się. Okej, udało się. Udało się. Hello, kurak. Mam dla was nowego kawalera. Coś się rozmnożyło? Jest jakiś mały stonicik, z tego co widzę. No, trzeba więcej tych rustrosów to załatwić, bo inaczej to się nie będzie... Vitaminizer, the very latest in advanced poultry tech. The Vitaminizer buffs the chickens in vitro race, allowing them to grow into healthy hens and roosters twice as fast. Okej, czyli dwa razy szybciej, twice as fast również? Okej. High walls nam są niepotrzebne na razie też. Więc to sobie olejemy. Zbierzmy naszą grządkę. Nie wiem, czy to mam na maksa ulepszone, czy nie? Jestem ciekawy. Już to sprawdzałem chyba dzisiaj. Tak, teraz przecież sam ulepszyłem. Głupi ja. Głupi Bartek. Wcinajcie. Was zbierzemy. I nakarmimy wami boom slime. Honey boom. To znaczy, że tam też się grządka jedna... No dobra, noc się zrobiła, dlatego jest taki dźwięk. Spoko, zapamiętajcie. Co to za plort? Czemu on tak wyskoczył sobie? Beznadziejne. I zrobię MLG. Cia! Nie trafiłem. Żyt. Tak. Idziemy zabrać jeszcze tam grządkę, bo te też są, mówiłem, na maksa ulepszone, więc sporo z tego zbierzemy. Znowu te lustro. Ja pierdzielę, ile was się tu robi? Teraz się zastanawia naprawdę po cholera mi ta farma. Patrzcie, znowu już gdekają. Śmierdzi dupce. Nie, jest maksymalny rozrost. Teraz to widzę. Jesteś na górze? Chyba nie ma. Gdzie są dagdaki? Cześć. 30 henów mam. Mam fulla. Wow, pierwsze w życiu mi się udało coś takiego osiągnąć. Przypisać sobie do CV. Udało mi się zebrać 30 henów w Slime Rancherze na moim kanale. Super, diabeł. Dobra. Idźmy tutaj. Hejka, panowie. Jeszcze 4 i tutaj damy za 18. Eleganczańsko, dobra. Teraz też tak się zastanawiam, z której strony będzie szybciej do tego Gordosa dojść. Chyba z tej. Tradycyjnie. Fosforów też nie mamy co zbierać, bo one tam się klonują elegancko, więc raczej to olejemy. Henów też nie zbieramy. Bo mamy full, lel. Pierwszy raz mamy full henów. Ale teraz na 100% nam się uda zyskać kluczyk, więc będziemy mogli sobie otworzyć jakieś nowe przejście. Słuchajcie, teraz tak patrzę, tych henów to jest więcej niż jabłków. Jabłków i truskawków i wszystkich. Więc ekstra. Quality content. Rustro, chodź, ty się mi przydasz. Chodź. Wszystkie te rustro trzeba zbierać, pamiętać o tym. Dobra, chodź to grubasie. Nie ma wała, żebyś nie pęknął od takiej ilości miłości. O, mówiłem. O! Ty mi tu zrobiłeś teleport, ale mam nadzieję, że to jest do mojego ręcza. Czy tak średnio jesteś przydatny w takim razie. Cio. Chciałem kluczyk. Jaka menda. Nie spodziewałem się czegoś takiego po nim. No ładnie. O! Okej, dobra, do tego drugiego. Rozumiem. I teraz będziemy mogli się tu... Pszt, mamy teleport. No dobra, w sumie nie ma co narzekać. Nie ma tragedii, serio. Nie ma. To musimy znaleźć następnego typiego. Wiem, jest jeden jeszcze na kurczaki. I to jest niedaleko stąd, więc... Fajnie. W sumie spoko teleport. Czemu jest ta muzyczka tutaj? Nie odpowiada mi to. Dobra, idźmy. Sobie tędy. Dzień dobry, do widzenia. Tymi karotkami to ja będę karmił te najzwyklejsze takie. Bo karotki też się szybko w miarę zbiera. Czy macie coś tu do żarcia? Nie, no nie macie, oczywiście, że macie. Was to zaniedbałem strasznie, bo mały zysk przynosicie. Trochę lipa. 2, 3, 4, 5, 6. Nie wiem, czy się pomieścicie teraz, no ale zobaczymy. Wam też nie mam co nic co do jedzenia dać. Trochę liptonk. No ale dobra, damy radę. Już jesteś starzały, gościu? Przecież ty ledwo... Chodź tu, idziesz na pożarcie. Proszę bardzo. Wygrałeś się, gościu. Stony Heny sobie zostawiamy. Będziemy zbierać kuraki zwykle jeszcze raz. Nie wiem, czy się nie będziemy musieli przespać jednej nocki. Żeby się nam porespiły kuraki, ale nie. Widzę, że się one respią naprawdę na potęgę tutaj. Szybciej niż w tym naszym kurniku. To jest coś pięknego. Dobra. Halo? Dobra, 7. Cisza. To znaczy, że musimy się teraz... A tu się ukryły dziady! Patrzcie, ile ich tu jest! Ja pierdzielę, już 10 mamy. Jeszcze jednego tabisa chcemy dzisiaj zrobić. To jest przejście tędy. Dobra, cześć kurak. Coś mi potrzebny. Hello. Wytryżę poda kiedyś bym otworzył. Jestem ciekaw, co tam jest. Please no spoiler w komentarzach, jak coś. Zresztą to wszystko pozjadaliście, koledzy. To tak średnio mi powiedział. Ale wiem, gdzie są gniazda jeszcze, więc się nie przyjmuję. Pak. Czyżby tutaj? Ja coś mi się przesłyszało. Tutaj są. Na bank. Opa. Opa, blie. O. Skrzynka. Golden Slime! Co ty jesz? Nan. Skoro ty nic nie dałeś mi po... A nie, mam. Golden Plorta mam. Wow. Spoko. Jest taki po prostu. Coś, co mi daje pojedynczo na to wychodzi. Jeśli nic nie wcina... Dawaj, damy radę, easy. Siu, jesteśmy, dzień dobry. Jest pierwszy Golden Slime w mojej historii. Bardzo się cieszę. Fajnie było dostać Golden Slime'a. W sumie aż z tej podniety wezmę, sprzedam. Wiem, gdzie są. Dobra. Musimy tu przyjść tym skrótem śmiesznym. Tędyk, pyk. Jakieś kurczaki, cały czas tam słyszałem, nie wiem, gdzie one były. by mi się przyda. Jak to spokojnie w ogóle? Gdzie są te agresywne slajmy? Pak, 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 pak. Tylko jeden? Są spani rzeczywiście. Dobra, teraz pomyśl Diabeuu. Gdzie można jeszcze iść po te kuraki lepsze? Chyba wiem gdzie. Tutaj sobie przelecimy i patrzcie kto tu jest. Widzicie? Tam jest ten Tabi. Przestań biegać. Zaraz skaczemy na Tabis. O, dzień dobry. To jest to, czego ja potrzebuję. Jakiś pisklaczek, tym pisteczkiem nawet nie będziemy go karmić. Szkoda pisklaka. Siema. Ja was jeszcze trochę pozbieram, już macie 17. Głupole, nie wskakiwać do wody. No debile, debile. Chyba też masz 30 włożone. Zbierzemy ci jeszcze jedną taką dawkę. I ty jesteś już nasz. Nie ma bata, żebyś nie był. Ale do tego to potrzebujemy się przespać jedną nockę. Do dnia się prześpimy. I powinniśmy... Nie, no do dnia może nie. Nawet będę musiał chyba 2 noce przespać. No dobra, zobaczymy. Prześpimy się do końca. Chcę dzisiaj tego Tabisa zabrać. Jeśli się nie uda, to po prostu, moi drodzy, wezmę, zrobię to poza odcinkiem na chwilkę. I... później... Gdzie jesteś, marchewo? I później pójdziemy sobie odkryć jakiś nowy biom. Jeszcze dzisiaj mam zamiar się przejść na jeszcze jeden biom. Jak się uda. Prześpimy się do końca. Zbierzemy sobie po drodze... Powinniśmy zabrać tu... Ale dobra, to trzeba do ranka poczekać. Hejka. Siema, kuraku, co ty tu robisz? Mam dla was marchebunia. Wszystko najlepszego. Jak tam moje hardbeaty? Jeszcze rosną, więc poczekamy sobie do nocki. Znaczy do następnego dnia. Activate. Sleep until morning. Jest okej. Return to range. Jak tam? Czy hardbeaty się zrobiły? Jeszcze nie. Rozumiem. Golden Plorty! 336, wow. Jakby się dało je hodować, ja pierdzielę, to by była mamona. 33, 40... Ołaj! Zawsze musicie mnie tu jebnąć. Teraz złe miejsce wybrałem na te slajmy. Ale cóż, zobaczmy co tam wysoko dzisiaj stoi. Magma Plorty rosną w górę, ale to sobie jeszcze poczekamy. Ani tradycyjnie spadają. Tabisy jak spadły, o Jezu, i fosfory bardzo spadły. Coś teraz zwykłe się opłaca sprzedawać w miarę. Za 10 są, to jest naprawdę sporo jak na zwykłe. Naprawdę, naprawdę sporo, więc sobie sprzedamy. Drzewko jeszcze nie wyrosło, a wy sobie tu się rozmnażacie. Bardzo, bardzo mi się to podoba, BWW-je. Ja sobie komputerkę pozbieram. Zbieraliśmy pinki. Wiecie co, teraz pójdziemy sobie na ten biom, który odkryliśmy wcześniej. Pierwszy, który odkryliśmy. Tu coś w ogóle? Tam wiem, że jest jeszcze jeden Gordo. Zobaczymy na co on jest. Czy on jest może na coś innego niż kurczaki. To będę wiedział na co zbierać. 200 kuraki. Naprawdę, ich tu się od cholery spawni. Zapamiętać, że ich się tutaj spawni. Marchewusie też się zabiera. Dziękuję, do widzenia. I w ogóle jest jakiś niebieski pogo fruit do tego, do wyhodowania też. Będę musiał się tym zająć. Jak mi się uda znaleźć tego pogo fruta, albo Hunter Slime'a. Jakbym miał Hunter Slime'a, to też by było bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bo bym sobie mógł je rozmnażać. Wystarczy mi jest jeden ten. Jeden nawet nie slime, tylko wystarczy mi plort. Ja już będę zadowolony. Więc spoko. Przelećmy sobie przez ten biom. Tu będzie na pewno też sporo kurczaków, więc okejka. Hop, hop, hop. Oj. I powoli będziemy zbierać hasiwo, wydaje mi się, na otworzenie swojego laba. Jeszcze jest sporo do krycia w tej grze, bo widziałem, że są slimy, które są wodne, słuchajcie. Naprawdę zwykłe kuraki? Małe gnojki? Małe gnojaki kuraki. Małych to nie zbieram. To jest Under Construction, to już sprawdzaliśmy. Tu są wodne. Jesteś wodny, Padli slime. Czyli jednak da się te wodne zbierać już. Patrzcie, dziada. Będę musiał tanka sobie dokupić. No dobra, spoko, to zapamiętam. Tylko Padli slime sobie weźmy, bo on się nam przyda. Ewentualnie, gdy znajdziemy Huntera, to wywalimy trochę pogorfrutów. Więc zajedwabiście. Chodź tu, opa. Mamy nowego slime'a do kolekcji. Tylko będzie trzeba dla niego zrobić pewnie jakiś odpowiedni pojemnik. Jest do kupienia pojemnik z tym, z wodą do swojego waktanka, czyli do tego, co my wsysamy, tego. To są te agresory. Przestań biegać. Dziękuję. Nie wybuchać, przepraszam bardzo, ja już uciekam. Dobra, ja tylko przechodzę sobie tędy. Do widzenia. Są honey slime. O, tu są te dziwne kuraki. Was też sobie wezmę. Dobra, te karetki też wywalam, bo sobie zbieramy też rustro. Jak mamy rustro, to oczywiście, że go zbieramy. Berryhen, to są te jeszcze... O Jezu, ile was tu jest! Oczywiście, że was zabieram ze sobą. Nice! Tego jednego Berryhena albo dwa sobie zostawimy, żeby nam się... O ty blać! Czemu jesteś agresywny? Ty jesteś Hunter Slime'em w ogóle! Szkoda, że się zamieniłeś już, cholera. Jeszcze takiego zwykłego gówniaka. Ajajajajaj. Trzeba się czaić na te Hunter Slime'y, bo one szybko bardzo znikają. Piąka. Przydacie mi się. Oj, zwykłe pisklaki. Zwykłych pisklaków tutaj nie potrzebuję niestety. Chyba nam jakieś kuraki. Opa! Was się bardzo dużo spełni. Nie wiem, czy nie będziecie jednym z tych, którzy się bardzo szybko rozmnażają. Było to by bardzo przyjemną sytuacją, bo wtedy mógłbym zacząć na przykład kurczakami coś karmić. To by było super. Chodź. Dobra, wszystko chyba. Już nam powinno starczyć raczej, żeby tego hena naszego. Dobra, bierzemy tak. Breli 2 heny, wrzucamy sobie do naszego zakącika i 4 lustro, więc to jest dosyć sporo. Będą się rozmnażać jak dzikie. Proszę tu się dymaczyć. Bardzo ładnie. Pok, 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 pok. I wezmę wam, kurde, Vitaminizer kupię. Macie. Niech wam będzie. Będziemy poszczelać w niego. Ja chcę tylko kluczyk. I tak. I musimy zrobić tego waktanka. To żeby mi zbierał wodę. Water tank. O, 350 tylko. Air drive. Enchant jetpack thrusters that consume 20% less power. Okej. Okay. Popopoko. Ten pulse model. As a pulse wave emitter. O, dobra, spoko, to się może przydać. 5. To odpycha. Ej, zajebiste. Bardzo przydatny feature, ale idziemy w tą stronę. Go Padli slime'a chciałbym wywalić, ale on cholera zginie. Na 90% zginie od tego, że nie będzie miał wody. Ciekawe, jak to będzie wyglądało to pobieranie wody. A to jest pobieranie wody! Takie buty. Pokpoki jeszcze pozbieramy po drodze. I teraz już na pewno będziemy musieli. Bo cholera, nie wiem jak z tym kluczem będzie. No ale nie, klucz nam wchodzi przecież poza ekwipunek, więc nie mamy się czym przejmować. Więc okejka. Dobra, trzeba sobie zebrać na szybko ten ekwipuneczek tutaj. 27 mamy. Spoko, pokpoki. Wchodźcie do mnie, pokpok. Pok, 28. No to teraz już nie ma bata, żeby się nie zmieściło. 29, jeszcze jeden pokpok. Nie ma. To z pokpokami. Pokpokap! Idziemy po ciebie, Tabi. Rozwalimy ci brzuch i weźmiemy klucz. Co ty na to? Pokpok? O, to nie był pokpok. Co to jest? A Tabi ten. Pokpok! Który jest pokpok? Tu jesteś. 30. Bang. Hardbeat, hardbeat. Szysza! Już buzię otwiera. Śmierdzi tupiec. Już się trzęsiesz, twa. No. O, zeżar jeszcze. Dobra. Bang! No jaja se gościu robisz. Ty sobie literally robisz jaja, nie? Wow, 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 easy, 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 chłopaki. Teraz zrobimy coś takiego. Wypierdzielać tam. Co mogę, to zbiorę? Ej, ale lipa, strasznie lipa, zdenerwowałem się troszeczkę. Mogę zabrać wodę? 5. Chyba nie taką wodę muszę zabrać. No nic, trudno. Dobra, wracamy sobie. Gdzie to nas teleportowało w ogóle? Jestem ciekaw. W dupie gdzieś. O, tutaj jeszcze nie byliśmy. Nowy biom. Mamy wodę, więc nice. Nabraliśmy sobie wody. Ale słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Ale spokojnie. Nie będziemy przez weekend, więc nagram dla was 2 odcinki pod rząd Slime Ranchera, więc przez cały weekend będziecie mieli w sumie odcinki ze Slime Ranchera. I dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się idę zaraz brać w następnym odcinku za farmę, więc zostawcie oczywiście łapkę w górę, żeby podnieść mi troszeczkę statystyki kanału, żeby trafiał do większej ilości osób. Im więcej nas będzie, tym większy fan. No i tak, żeby to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym Slime Rancherze. Cześć!